oddziału Alfa. Najwyższy czas, by nasza nowa planeta miała największy zapas wody w kosmosie. Włączyć hydrokolektory i wyssać tę planetę do sucha. Przyjąłem, prezesie. Słyszeliście szefa? Aktywować kolektory i rozstawiać oddziały na Ziemię. Zasoby wodne Pokitaru były zagrożone. Jeśli Ratchet i Clank nie zniszczyliby hydrokolektorów Drake'a, tropikalny raj stałby się pustynią. Hej! Tutaj! Jesteś tym Lombaxem, o którym opowiadał mi brat? Targowie tu są! A niech mnie w bułce obtoczą i rzucą destrukto bestii. Grimm mówił, że kumpluje się z Lombaxem, ale mu nie wierzyłem. Pierwszy raz widzę Lombaxa na żywo. Ty pewnie jesteś Ratchet. Jakie to dziwne. Podobieństwo jest... Niezwykłe, wiem. Grimm prosił, żebyśmy pomogli zniszczyć hydrokolektory. By zniszczyć te cosie, zamontujmy w twoim statku ulepszenia. Tak się składa, że największy spec od ulepszeń jest tutaj, na konwencie komiksowym. Chodź, zaprowadzę cię do niego. Rozdymiaki wychodzą na brzeg, odkąd blargowie przypuścili atak. Są wredne, ale przepyszne, jeśli wiesz, jak je przyrządzić. Jednego mniej! To telepatornica! Dobre to było! Mój braciszek cię tego nauczył? Chodźmy, moja łódka jest tam! Dobra, zapnijcie się! Żartuję, na tej łajbie nie ma pasów. Urządziłem sobie wyprawę wędkarską, ale zjawiły się te hydrokolektory i wszystko zepsuły. Jak długo trwała ta wyprawa? Jakieś 10 lat! I nawet ryby zaczęły w końcu brać. Zatrzymujmy się. O rany, kolejne rozdymiaki. Dacie sobie radę, prawda? Ja tam wolę łowić ryby niż się bić, rozumiesz? Chyba załatwiłeś wszystkie, chodźmy. Kolejna grupa! Patrzcie no! Wodospad Torgow!
Grim i ja wchodziliśmy na sam szczyt w każde święta. Szukaliśmy złotych śrubek i tak, i tam. Któregoś razu założył się ze mną, że nie zjadę z góry w beczce. Tata dostał piany, jak się o tym dowiedział. Ech, stare dzieje. Kolejna telepatornica! No super! Więcej rozdymiaków! Chyba załatwiłeś wszystkie. Chodźmy! Jak się miewa stary Grim? Nie miałem żadnych wieści od niego od czasu, jak się wyniósł z galaktyki Polaris. Prowadzi warsztat, tak? Tak, na Veldin. Ciasny, ale fajny. Zajmujemy się głównie tuningiem lotnym i protokonwersjami. A teraz ty zostałeś strażnikiem. Grim na pewno jest dumny. W sumie to nie wiem. Miałem mu pomóc w jakiejś protokonwersji, ale wyszedłem w pośpiechu. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewa. Aj tam, nie przejmuj się. W końcu bronicie galaktyki. Protokonwersje mogą zaczekać. Masz dużo śrubek, świetnie, ale nie masz pana wojny, kup godem. Mój przyjaciel jest niedaleko, będzie ci w stanie pomóc. Super! Most jest nieaktywny. Ci blargowie chyba naprawdę nie chcą, żebym coś złowił. Byłbyś tak dobry i aktywował most z drugiej strony? Dzięki. Chodźmy, to niedaleko. Niedobrze. Blargowie dostali się do miasta. Te rozdymiaki tanioskóry nie sprzedadzą. By dotrzeć do mojego przyjaciela, załatwmy wszystkich przeciwników na ziemi. Wszystkim się zajmiemy. Zostań tu. W pobliżu jest kolejny przełącznik sterujący mostem. Aktywujmy go, żeby Felton mógł przejść.
Wracaj! Nie wysunąłeś mostu! Nie pędź tak! Proszę! Daj odpocząć! Tam! Bar koktajlowy po kitaru z karaoke. Może będzie tam mój przyjaciel inżynier. Kim jest twój przyjaciel? Ludzie na forach hologrowych nazywają go Duży Al. Znamy go. Poznaliśmy się w Aliro City. Równy gość, choć trochę dziwak. Tak, to właśnie Al. Jeśli chodzi o ulepszenia, jest najlepszy w branży. Bez nerwów, dobra robota. Okej, okay, chodźmy do środka. Hej, Al, mógłbyś otworzyć? Jak brzmi tajne hasło? Przestań, nie każ mi tego mówić. Okej, mam tu pełną dyskografię Lekki Orion. Mogę ją wyśpiewać utwór po utworze. Dobra, cześć i chwała dużemu Alowi zdobywcy. Śmiało. Blask 20-poziomowego splatacza zaklęć jaśniejszy jest niż czwarta gwiazda Juliusy Major. Ratchet, Clank, mała galaktyka. A jak się miewa panna Cora? Dobrze. Przyszliśmy pomóc ci zniszczyć hydrokolektory. Pomożesz ulepszyć nasz system uzbrojenia? Dla strażników galaktyki wszystko. Co powiecie na zestaw Tesla Blast? Wykorzystuje elektroemitery zwiększające ciąg o ponad 128%. Te cacuszka przebiją nawet kadłub z rarytanium. Właśnie tego nam potrzeba. Ty prowadzisz, my osłaniamy. Ci blarkowie zaczynają mi działać na nerwy. Pojawili się akurat, jak miałem poprowadzić panel dyskusyjny o holofilmowych adaptacjach książek.
przyjechali najwięksi blogerzy. Ja, Stuart Surgo, Obsidia Van Schmut. Van Schmut to była? Serio? Uwielbiam ją. Totalna hejterka. Nie ma holofilmu, gry czy produktów sieci, którego by nie zmieszała z błotem w komentarzach. Tak zjadliwa krytyka wymaga nie lada talentu. Dotarliśmy na miejsce! No dobrze. Otworzymy maskę i zainstalujemy wam to uzbrojenie. Przeinstalowuję oprogramowanie, restartuję system i już. Wykryto zestaw Tesla wybuchowy. Udamy chłopów. Wiecie? Jakby co, polecam się na przyszłość. Może chcecie nowy odrzutnik? Wczoraj ściągnąłem holoplany. Cudowny sprzęt! Chyba byłby użyteczny. Rekalibruję port awioniczny, aktualizacja oprogramowania, jeszcze chwila. No, dalej. I gotowe. Sprzęt jest gotowy. Formalnie potrzebujesz licencji typu B na korzystanie z maszyny, ale co mi tam? Jesteście strażnikami. Teraz będzie ci łatwiej dostać się do pomp.
Może wypróbujesz go na tej kordzie? Bariera bezpieczeństwa wyłączona. Może teraz znajdziemy drogę do przepompowni. Strasznie cuchnie, jak śluz z Zameboida. Blargowie na pewno ukryli tu jakiś łup. Nasi bohaterowie obeszli problem. Kolejny.
Pana wojny! I tak oto nasi bohaterowie obeszli jedną z najbardziej frapujących łamigłówek galaktyki.
często. Maska tlenowa. W końcu mogę oddychać pod wodą. Ulepszyć swojego plazmokarciciela. Thank you.
wprowadzę nowe współrzędne lotu. Masz dużo śrubek, świetnie, ale nie masz pana wojny. Kup go ode mnie. Umowa stoi, masz czym strzelać.